Was bardzo serdecznie. Dzisiaj moimi gośćmi są Marta i Sławek, którzy podzielą się, jak Bóg zadziałał w ich małżeństwie. Szczęść Boże, witajcie. Szczęść Boże. Daj Boże. Ile jesteście lat po ślubie? A trudne pytanie. Dla mnie bardzo łatwe, bo nasza tyle, ile nasza córka ma lat, czyli 25. 20, nie, źle, ona ma 26, to 27. No w drugą stronę. 26 plus 1 rok, czyli 27 lat jesteśmy po ślubie. To piękny staż. A jakie były początki waszego małżeństwa? Początki raczej fascynacji, to wypatrzyłem małżonkę w chórze w szkole muzycznej. Ładna, zgrabna, jeszcze taka pięknie śpiewająca, więc zdobyła od razu moje serce. Minęło to zakochanie i nie wiem, już ślub, proza życia i nadszedł kryzys. I jak to się stało, jak do tego doszło, jakbyście mogli opowiedzieć? No zacznij. Dokładnie tak, jak byłaś uprzejma nadmienić, była fascynacja, później były wspólne plany, małżeństwo, dziecko, drugie dziecko i... Po 15 latach. Tak. Każde z nas zaczęło żyć w jakiś sposób swoim życiem. Oddaliliśmy się od siebie. Ja sobie poszukałem młodej dziewczyny. Nastąpił ten syndrom mistrz i Małgorzata, gdzie ja zawróciłem w głowie młodej dziewczynie, która była uczestniczką treningów prowadzonych przeze mnie, zbliżyliśmy się i tak dalej. To doprowadziło do naszego rozstania. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Niemniej jednak nie planowałem odejść na wieki wieku, bo mieliśmy dwie córki. W pierwszej chwili nadeszło opamiętanie związane z krzywdą, jaką bym zrobił własnym dzieciom i swojej żonie. No i tutaj zero-jedynkowo w tej sytuacji to ja byłem ten nośnik wszelkiego zła, a tu obok siedzi ta moja ukochana, która padła moją ofiarą. Niestety. Stało się. Nauka dla mnie, że każdemu może odejść rozum, więc ja nikogo nie oceniam, nikogo nie krytykuję, z racji tego, że sam odwaliłem największą głupotę w życiu. No i po dłuższym okresie czasu moja żona jednak okazała mi kredyt zaufania. I tutaj jestem dozgonnie wdzięczny liderom wspólnoty, Odnowy w Duchu Świętym, Emanuel, słuchacze wie. Bo podszepty koleżanek były takie, zostaw go, pobłem go i tak dalej. Poniekąd uważam słuszne. Natomiast będąc zgodnie z kanonami wiary, właśnie liderzy Odnowy ciągle jej przypominali, może ty coś wreszcie powiesz? No, powiedz właśnie, co ci przypominali. Co mi przypominali? Że najważniejsza jest właśnie ta przysięga, ta przysięga w obecności Pana Boga, którą składaliśmy no już wtedy to 16-17, bo ten kryzys u nas to tak 2-3 lata trwał. To nie było tak, że on pojawił się i po tygodniu, po miesiącu zniknął, tylko ja wtedy walczyłam, no tak myślę, że tak 3 lata to było takiej ogromnej walki i ze sobą, ze swoimi słabościami i właśnie ta chęć odejścia, bo ja przez moją mamę jestem tak wychowana, że to mężczyzna powinien walczyć o kobietę, a nie kobieta o mężczyznę, więc dla mnie to też było bardzo trudne, tym bardziej, że gdzieś na początku małżeństwa jeszcze w tej fascynacji, w tym takim właśnie zauroczeniu, w tych motylach w brzuchu, kiedy słowo było
każde bardzo ważne i się liczyło tej drugiej strony, no to właśnie tam gdzieś to wszystko się jak gdyby zatrzymało, tak? Ja nie chciałam walczyć, ja właśnie w pierwszej chwili chciałam po prostu odejść i to odejść jak najdalej od mojego męża. Chciałam się wyprowadzić na drugi koniec Polski, żeby nie patrzeć po prostu na to, co on robi, bo mnie to strasznie bolało, bo on mi przysięgał, mi jako jedynej, że wytrwa aż do śmierci. Ja to rozumiem mojej śmierci, jego śmierci, któregoś z nas, tak? Więc te słowa wypowiedziane przed Panem Bogiem były dla mnie ogromnie ważne. A tutaj ja, kobieta, miałam zawalczyć o swojego mężczyznę, tak? I w zasadzie to też nie tylko mężczyznę, małżeństwo, męża, ale też i rodzinę, bo ta rodzina jednak gdzieś tam w głowie było, że jest ta odpowiedzialność za dwójkę dzieci, tak? Więc no, to było dla mnie trudne i prowadziłam walkę i ze sobą, i z nim, bo jakoś próbowałam, że tak powiem, na te tory małżeństwa, rodziny go przywieźć. Te słowa przed Panem Bogiem były dla mnie bardzo ważne i chciałam po prostu wytrwać w tej przysiędze. Na szczęście no, jestem osobą wierzącą i zresztą to, że moje nawrócenie też zawdzięczam mojemu mężowi wbrew pozorom, ponieważ to on kiedyś mi zadał takie pytanie, dlaczego ty nie chodzisz do kościoła? Jaka z ciebie chrześcijanka, skoro ty nie chodzisz do kościoła? Tak? I te słowa gdzieś tak mocno we mnie tak grały, uderzyły mnie wręcz te słowa, że zastanowiłam się i mówię, ojejku, no faktycznie, twierdzę, że jestem chrześcijanką, a nie chodzę do kościoła, tak? Nie robię nic wraz w zasadzie w tym kierunku. Więc to było takie, te słowa przysięgi właśnie, trochę mieszam tutaj wszystko, ale to było bardzo dla mnie ważne i ta formacja też, którą rozpoczęłam, bo ja zaczęłam 4 lata wcześniej, przed całym tym wydarzeniem, jak gdyby Pan Bóg mnie przygotował do tego, że trafiłam do właśnie wspólnoty odnowy w Duchu Świętym i tam zaczęłam już formację, czy tą duchową taką, tak? Więc to też mi bardzo pomogło. Pomogli mi w tym trudnym czasie ogromnie ludzie ze wspólnoty, właśnie nie tylko liderzy, bo poznałam tam wielu przyjaciół, którzy później właśnie w trudnych chwilach okazali się bardzo pomocni, ponieważ ja w pierwszej chwili wpadłam w depresję. To była depresja dosyć mocna, ponieważ ja dużo czasu spędzałam wtedy w łóżku, zamknęłam się w sobie, zamknęłam się w swoim domu i było mi ciężko w ogóle takie proste życiowe funkcje, tak? Były dla mnie trudne, na przykład zapominałam w ogóle o jedzeniu, wtedy bardzo schudłam też. I właśnie zaczęłam szukać pomocy, tak? Część tej pomocy dostawałam, bo wiadomo, wiara w Pana Boga to jest jedno i to jest podstawa, to jest fundament. Mi jako chrześcijance tutaj było łatwiej, bo tą wiara już gdzieś się we mnie obudziła przez te 4 lata formacji. Ja już wiedziałam, że ja mogę zaufać Panu Bogu i że On mnie na pewno z tym wszystkim nie zostawi. Zresztą później się okazało, że nie pomyliłam się, natomiast nie traktowałam Pana Boga jako też taką wróżkę, która zrobi to, co ja chcę, tak? Tylko bardziej zaufałam na zasadzie Twoja wola, Panie, niech się dzieje, ja to przyjmę, jeżeli będziemy mieli być razem, będziemy, jeżeli nie, no to trudno, to widocznie jest taka Twoja wola, ja zrobię ze swojej strony to, co mogę zrobić, czyli właśnie będę czytać to Słowo Boże, będę się modlić, no i będę czekać jak gdyby na efekty działań, które po ludzku też robiłam, tak? A ile czasu nie byliście, nie wiem, razem, nie mieszkaliście razem, byliście w takim... Tak, no, ja jestem osobą bardzo emocjonalną, wręcz nawet od Włochów słyszałam, że mam włoski charakter, więc bardzo reaguję impulsywnie.
I tutaj też tak było, poprosiłam mojego męża, żeby się wyprowadził. My tak, on w pierwszej chwili tam kilka dni, raptem później wróciłeś, prawda? I później chyba jakieś około 9 miesięcy nie byliśmy razem. Problem był, i to też dłoń wyciągnięta z mojej strony, bo to ja do niego zadzwoniłam i zapytałam się, jak już ochłonęłam, te emocje minęły. Niestety wydaje nam się, że my kierujemy emocjami, tak nie jest. W tych takich trudnych chwilach życia to jednak emocje kierują nami, tak? I teraz w różnym kierunku, najczęściej w stronę zemsty, tak? Że jakoś się chce zemścić na parterze albo na sobie, bo też taka złość może być skierowana też na siebie, tak? Że sobie coś zrobię, że pokażę innym, że nie, w sumie to nawet nie wiem, co chcę pokazać, ale ta złość jest tak ogromna. Zresztą ten ból emocjonalny, który jest w takich sytuacjach, on jest, ja uważam, dużo gorszy niż ten ból fizyczny, na przykład przy złamaniu nogi, bo też miałam złamaną nogę. Zresztą od tej złamanej nogi cały ten 2014 rok to się zaczęło. Właśnie najpierw złamałam nogę, a więc nie do końca fizycznie byłam sprawna. Straciłam pracę w tym samym roku ze względu na nogę, bo nie byłam sprawna. No i na koniec okazało się, że moje małżeństwo też leży w gruzach, więc no, to był bardzo dla mnie trudny czas. Coś chciałeś powiedzieć? W tej całej, w tym całym bardzo smutnym przekazie jeden humorystyczny, który słyszałem z ust mojej żony, że w tej całej złości na mnie całą swoją ładną bieliznę wyrzuciła, a później stwierdziła właściwie, co winna jest ta bielizna. Takie irracjonalne zachowanie, które chcemy ukarać kogoś, a karzemy siebie. A ty, Sławku, zadzwoniła do ciebie Marta i jaka była twoja reakcja i w ogóle? Właśnie ja powiem, może zaraz ty powiesz od swojej strony, jak to wyglądało, natomiast od mojej strony to wyglądało tak, że ja zadzwoniłam, wyciągam tutaj dłoń i liczę na to, że on wyrazi swoją radość i swoją chęć powrotu ogromną, że na to czekał, może jakaś tęsknota, to były moje oczekiwania. Prawda okazała się smutna, bo ja w tym czasie usłyszałam, że no dobrze, no może wrócę, no może to już jest ten czas. A ty jak to pamiętasz? Szczerze, to generalnie genialność naszego mózgu polega na tym, że potrafimy pewne rzeczy zatrzeć i nie wracać do nich. Dla mnie to jest czas smuty, bardzo niefajny, gdzie no, człowiek ma silny związek emocjonalny z córkami, zostałem od nich odizolowany. To źle brzmi, raczej ja się sam odizolowałem swoimi uczynkami. Bycie cały czas z rodziną, tak, a później bycie samemu, bo miałem możliwość mieszkania w takim pokoiku u moich rodziców, no nie służy człowiekowi dobrze. Ja jestem człowiekiem raczej takim socjalnym, lubię samotność w górach, ale tak, żeby samemu zasypiać, samemu wstawać, no nie, to nie jest mój ideał życia. A to, że tak zareagowałem, a nie inaczej, że bez jakiegoś wielkiego entuzjazmu, no może byłem też pełen obaw, co dalej, czy podołam, etc. No i w sumie absolutnie nie żałuję tego, że moja żona mi dała możliwość powrotu na łono rodziny, bo no, myślę, że jakoś udaje nam się łączyć nasze zainteresowania, jakoś udaje nam się żyć, funkcjonować bez jakichś stanów wojennych, wielkich kłótni. Ja to powiem, co mówię większości moim kolegów, bo to jest taka sentencja, która bardzo się przydaje w życiu. Jeżeli już się zaognia sytuacja, no bo Marta jest emocjonalna, to my jesteśmy bardziej pragmatyczni i przynajmniej powinniśmy być. Więc ja wówczas mówię złote zdanie i to polecam kolegom. Tak, masz rację, kochanie. I to często już na samym początku jakiejś sesji,
bo to jest niewarte. I teraz ciekawostka. Ci starsi, czyli tak bardziej ten target wiekowy mój koło 50, to wielu, no ja też doszedłem do tego wniosku, jest, ale ci młodzi, tak poniżej 40, to nie, 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 nie. Oni nadal jeszcze kruszą kopie, nadal walczą, chociaż to jest raczej z góry skazane na porażkę. A nawet jak coś wywalczysz, to w sumie i tak przegrasz, no i tak pokrótce. No co, no i jakoś pchamy ten wózek. Szczęściem naszym wielkim jest nasza trzecia córka. Na po drodze jeszcze, powiedzmy, nie do końca adoptowaliśmy, ale tak przysposobiliśmy, bo to już przez rok była jeszcze w domu dziecka, teraz już jest pełnoletnia, pracująca, studiująca dziewczynka, którą też przytuliliśmy do naszej rodziny. No i ukoronowaniem 2 lata temu przyszła na świat nasza gwiazdeczka, 4. córeczka Łucja. Pan Bóg wam pobłogosławił. Stanowczo. Marta była bardzo pełna obaw, no bo to już taki wiek. Ja od początku byłem absolutnie spokojny, wszystko będzie dobrze. Poród był najlepszy. Dziecko jest zdrowe, cudownie się rozwija i jesteśmy w pełni szczęśliwi. I chwała Panu. A jeszcze też wracając do tego, co mówiłeś, Sławku, kiedyś usłyszałam takie zdanie, czy wolimy mieć rację, czy relację? Jest w tym coś mądrego. No, czy wolimy mieć już relację? Dojrzeliśmy do tego. To była długa droga, ponieważ jak na... I wyboista. I wyboista, tak. Ponieważ na początku myślę, że każdy w tym zakochaniu uważa, że to inni mają problemy, a u niego będzie wszystko dobrze w małżeństwie. Także w tej relacji jest taka szczerość, zaufanie i tak dalej. I że to na pewno już do końca nie, to tam, nie wiem, mama miała problem, ciocia w rodzinie i tak dalej. Tak? Natomiast my to odrzucamy, gdzieś uciekamy od tego. Natomiast kryzysy się pojawiają, są mniejsze lub większe. Ważne jest właśnie moim zdaniem jako chrześcijanki, żeby Pan Bóg był na tym pierwszym miejscu, żeby On był fundamentem, na którym się można oprzeć, bo później po prostu w tym kryzysie jest dużo łatwiej wytrwać, bo różnie te kryzysy trwają, tak? Jest taka wspólnota Sychar, gdzie tam no, słyszałam nawet, że w jednym małżeństwie 18 lat trwał kryzys i dopiero nawet pozakładali oddzielne związki i jednak po tych 18 latach do siebie wrócili i wychowują razem dzieci, ponieważ inne osoby na tyle były nieodpowiedzialne, że oni przejęli opiekę nad swoimi dziećmi i małżonka, tak? Więc kryzysy różnie trwają. Ważne jest, żeby w nich trwać, ważne jest, żeby właśnie Pan Bóg był na pierwszym miejscu. Ta formacja duchowa też jest ważna, właśnie wspólnota, ludzie, przyjaciele, którzy trwają i nie na zasadzie, że tak odejść od niego, od niej, tylko na tej zasadzie, że właśnie wspierają w tej drodze małżeńskiej, że słuchaj, a może jednak to zrobić, żeby gdzieś w tym kierunku dalej iść, tak? Żeby iść w stronę tego małżeństwa i żeby się nie poddawać. Także myślę, że to są bardzo ważne elementy, żeby dalej właśnie to małżeństwo też było zbudowane na Bogu. Tutaj myślę, że dość istotna uwaga, bo jak zapewne, jak zakładam, przepraszam, bo nie zapewne, zakładam, że nie zawsze w każdym małżeństwie obydwoje małżonków jest głęboko wierzących, tak? W naszym przypadku to moja żona jest pobłogosławiona tą wiarą w Boga. Tak, bo to jest łaska. Tak, stanowczo. Ja jestem agnostykiem. Kiedyś miałem się za ateistę, teraz wiem, że jestem agnostykiem. I agnostykiem, który ostatnio bardzo często walczy w obronie wiary. Słownie, nie wręcz. Natomiast w przeciwieństwie do Marty, ja bardziej podchodziłem, gdy emocje opadły, fascynacja jakaś tam zgasła, to człowiek zaczął analizować, ja zacząłem analizować bardziej tak pragmatycznie. No bo zawsze i później po takich burzach jest bilans zysków i strat. A mam na szczęście kilku mądrych przyjaciół, tutaj ukłony w kierunku Marcina, który powiedział, że po
takiej sytuacji, że na przykład zostawię rodzinę i pójdę, to przede wszystkim statystyki. Tylko 30% tych nowo zbudowanych związków trwa, reszta się rozpada, co ja mogę teraz z perspektywy czasu powiedzieć na przykładzie kilku moich kolegów, że właśnie tak się dzieje. A finał jest taki, że są tylko poturbowani, nie ma zwycięzców. Bo to jest właśnie w tym wszystkim najgorsze. A lekkość bytu powoduje schodzenie się, rozchodzenie się. No, mój brat jest po rozwodzie na przykład. Ja tutaj nie będę rzucał truizmów o tym, że kiedyś to się naprawiało, a teraz to się wymienia. Bardziej patrzę przede wszystkim przez krzywdę, jaką się czyni w koło, tak? Bo jednak no, myślę, że większość ludzi, no, na pewno większość ludzi jest dobra, a nie zła, bo jakby była większość zła, to byśmy się pozabijali. Ludzkość by wymarła. A my jednak dążymy do jakiejś takiej konstrukcji, tak? Do rozwoju, do prokreacji, etc. No i tutaj dzieci. Ja pracuję z młodzieżą, pracuję z dziećmi i no wcześniej to w ogóle na to nie zwracałem uwagę, bo miałem większe ciśnienie na wynik sportowy. Tak, jestem trenerem mistrzów Europy, świata, Polski, zdobywców wielu pucharów i tak dalej, i tak dalej. Z czasem mogę powiedzieć, że to jest wszystko ulotne, że za dużo czasu poświęcałem właśnie moim wychowankom, a nie dzieciom, bo wychowankowi każdy idzie, przechodzi pewien etap, idzie swoją drogą, a dzieci pozostają. Czas, kiedy im się nie poświęci, to jest ta strata, której się już nie wróci. I to jest najgorsze, bo to jest koniec. Tego nie zbudujemy, tego nie odtworzymy, tego nie naprawimy. Ostatnio bardzo bolesne, zabolało mnie, ale nie miałem nic mądrego do powiedzenia. No jestem strasznie, bardzo rozkochany w tym naszym maleństwie, cudowny skrzat. Poza tym jako 50-latek inaczej się podchodzi do dziecka swojego niż do innego. Padłem w dygresję, jeszcze tylko chwileczkę wrócę do tych dzieci, których jestem trenerem. Dzieci są najlepszym barometrem tego, co się dzieje w związku. Mam grupę 40 takich brzdąców, przedział 60, no i wpadają totalne, szalone skrzaty. I nagle na tym tle widzę jednego takiego, jak mój brat mówi, psss, który taki zgaszony jest. Ja z automatu wiem, że tam się dzieje źle. Idę, pytam matkę, no tak, rozstajemy się, albo mąż odszedł, albo coś takiego. No, zawsze w tle, jak rodzice są uśmiechnięci, dzieciak też jest uśmiechnięty, nie ma żadnych ADHD i tak dalej. A wracamy do mojej córki i do sytuacji u nas w domu. Tak jak już mówiłem, żyjemy z 26-letnim i niedawno 18-letnią dziewczynką, która ma się już za dorosłą, no i z tym maleństwem. Ja tam z tą szaleję, bawię się, całuję po stópkach, a ta najstarsza stoi w drzwiach i mówi, no młoda, korzystaj, bo później to przy tobie zapomnę. No, bolesne, ale prawdziwe. Kiedyś ona ma prawo tak powiedzieć, bo tatuś poleciał z dziewuchą, notabene niewiele starszą od mojej córki, a ją zostawi. Tak, jak ważna jest ta obecność wielu osób, wielu małżeństw w ogóle, jak rozmawiam. Myślę, że szczęście dla dziecka to różne gadżety, dobro materialne, a tak naprawdę jest ten czas. Obecny. Tak, czas, bycie, po prostu. Jak to niewiele kosztuje, jak można fajnie spędzić czas przy książce, przy grze, które nie są jakimś wielkim wydatkiem. A wiele rodziców zapycha po prostu ten czas gadżetami. Elektroniką głównie. Tak. I też tak już na koniec też słyszę, że dla dzieci największe to szczęście to jak rodzice są razem. I nawet teraz dochodzi do takich sytuacji, że jedno dziecko drugiemu zazdrości, jak rodzice są razem. I to taka refleksja na koniec dla nas, wszystkich dorosłych, wszystkich małżeństw, czy warto, czy lepiej może zawalczyć o swoje małżeństwo, swoją rodzinę. To jest największym, najcenniejszym darem. Dokładnie. A propos jeszcze tylko powiem jedno zdanie. A propos walki. Mamy takiego kolegę właśnie mocno ćwiczącego MMA i on u siebie w klubie ma napisane, jedyną przegraną jest rezygnacja, wszystko inne jest krokiem naprzód, więc
zapamiętajcie, ci, którzy macie teraz kryzysy, albo nawet jeśli nie macie, to też zapamiętajcie, bo przyda się na przyszłość. Tak, bardzo Wam dziękuję za Wasze świadectwo, za tą rozmowę i niech Pan Bóg Was prowadzi, dodaje Wam sił i błogosławi w Waszej codzienności, małżeństwie, rodzinie. Chwała Panu. Chwała Panu. Dziękujemy.